Kiedy rozmawiałem na konferencji Top Model z Michałem Pirugiem, on mówił, a gdy Kaśka była w ciąży, to w ogóle miała tak pięknie poustawiony kalendarz, że prawie widzowie nie zauważą w ogóle braku jej obecności. Potem jednak na konferencji to były pierwsze dni, gdy pani cieszyła się radością z narodzin syna. Czy teraz będzie pani mniej? No, jest mi mniej, zdecydowanie. Ja jestem szalenie aktywną osobą zawodową. No, byłam bardzo, właściwie nie wychodziłam z pracy i no, generalnie życie, nie chcę powiedzieć w show biznesie, ale takie życie reżysera pokazów mody to są ciągłe plany zdjęciowe, to są nocne próby, to jest ciągła odpowiedzialność. Jestem takim często kapitanem okrętu, który wchodzi pierwszy na pokład i schodzi ostatni, tego nie widać. Tak. Byłam 20 godzin na dobę często w pracy, w trudnych warunkach. Nie da się pogodzić tego z opieką nad maleńkim dzieckiem, zwłaszcza kiedy się no, jest faktycznie aktywną, karmiącą mamą. No to jest po prostu inny kompletnie rytm dnia, ale tak jak też powtarzam, ja mam swój timing teraz, to jest mój czas na ten moment wspaniały i bez absolutnie żadnego żalu, wyczekany, kiedy ja się skupiam na tym macierzyństwie. I oczywiście są takie momenty jak dzisiaj, kiedy mogę na chwilę wyjść pomiędzy tymi obowiązkami, ale po prostu wracam do tego mojego synka ukochanego. Także no to jest normalne. Poza tym uważam, że we wszystkim trzeba mieć troszkę też równowagi i harmonii i daje się pewne rzeczy oczywiście i zrobić i pogodzić. To o mnie jest teraz mowa. Zobaczcie, ile kobiet pracuje. O tym się nie mówi. No my jesteśmy na tym świeczniku, my jesteśmy komentowane od rana do nocy, ale kobiety są siłaczkami. Pracują, wychowują dzieci, prowadzą domy, mają firmy. To jest nieprawdopodobne. To wszystko o tym się mówmy. Dzieje. Dokładnie. I to się wszystko dzieje często bardzo równolegle. Rzadko kto sobie może pozwolić, tak jak ja teraz, po takiej no, długiej drodze zawodowej i z taką no, z ponoszeniem pewnych konsekwencji, no pewnych rzeczy zawodowo po prostu nie zrobię, nie. Prawda? Ale jest wiele kobiet, które sobie na to nie mogą pozwolić, więc też patrzmy na to tak szerzej trochę. A nie komentujmy ciągle, a była tu, a nie było jej tam, a robiła to, a nie robiła tak. Tego. No życie się toczy i tyle. No ja mam tą wspaniałą możliwość, że mogę z tym dzieckiem po prostu spędzać czas. Z tym przekazem zostawiamy Państwa. Na koniec, czy macierzyństwo wygląda tak, jak sobie to Pani wyobrażała? Bo książki to jest jedno, rozmowy z przyjaciółkami jedno, a potem samo życie. Czy coś Panią zaskoczyło? To jest niesamowita przygoda, jak Top Model co najmniej. Ciągłe wyzwanie, ciągłe. Ale tylko jeden finalista. Tylko jeden finalista, ale bardzo absorbujący, ale też się tak rozwija niesłychanie jak nasi uczestnicy.